Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online razem z Pawłem. Tak jest, dzień dobry, życzę, witam was bardzo gorąco. Jesteśmy właśnie na Maze Banku, siedzimy w śmigłowcu. Co? Siedzimy w śmigłowcu. Czego dobrze. Ciurlasz tym śmigłowcem, ziołam? No, nie słuchaj nic. Nieważne, jesteśmy na Maze Banku, tak jak ktoś z was w komentarzach napisał. Nie wiem, czy patrzę się na kamerkę, nie mam dzisiaj kamerki, nie będę miał jeszcze przez jakiś czas. Musimy skoczyć z tego Maze Banku. Tutaj gdzieś. Znajdź sobie pojazd. Może od tego zaczniemy, zrobimy triatlon, będzie wyścig. A, nie powiedziałem o tym. Kurde, nie, no tak, nie. Miałem to w głowie. Wiesz. Miałem to w głowie, a o tym nie powiedziałem, więc tak. Zeskakujemy z Maze Banku. Szukamy jakikolwiek pojazd. Może być to motocykl, tak może być to samochód, może być nawet motorówka, jak ktoś znajdzie. Jedziemy sobie tutaj, w to miejsce. Przepływamy w pław. Gdzieś tutaj. I biegniemy na lotnisko po śmigłowiec. O ile jakiś będzie, ale powinien być. Jak nie będzie, to ktoś będzie miał pecha po prostu. Później lecimy na jezioro, nad jezioro. I nad jeziorem szukamy sobie motorówki. A motorówka może być tu, może być gdzieś tutaj, może być gdzieś tu. I później płyniemy sobie tą motorówką po rzece. I kto przepłynie przez ten most pierwszy, no to wygrywa. Tak jest. Więc tak to no, wygląda. No, można zrobić szybką dogrywkę, jak się okaże, że coś tam jeszcze. No. Tak. Jak widzicie, jest dużo losowych, także jest, nawet jak ktoś... Zaznaczmy tylko ten no. Może tutaj, żebym pokazał, gdzie mam jechać. No. Okej, okay, dobra. Wiesz, gdzie to było? Zaznaczyłem właśnie, na dole. Dobrze. No bo tam do rzeki to łatwo będzie dopłynąć, bo ona jest, wiesz, jedną wielką rzeką, tak może. No. Dobrze, no to w takim razie ja jestem gotowy. Nie! O, shit! Ziom! No, what the fuck? Falstart! Widziałem! Podlecisz po mnie, czy nie? Podlecę. No, ale wiesz, jakby siadasz ze śmigłowca, to automatycznie postać jako pasażer się przesiada na śmigło. Ja tak patrzę, czemu się zaczął pasować na śmigło, jak ty stoisz u góry, nie? O co chodzi? Ach. O rany. Dobra, już tam lecę po ciebie. Zlatuj Eno na dół. Ja, ale mnie załatwiłeś. O, dzięki. Rady, no. Ja tak patrzę, mówię, o, na tych śmigłach stoi. O, przesiadam się. O, pocięło mnie, a ja chciałem właśnie ze śmigła zeskoczyć. To bym miał już ten, lepiej trochę. Ach, popsułeś mi znaczy wszystko. Ja myślałem, że razem wysiądziemy ze śmigłowca i zaczniemy uciekać, znaczy ten szukać pojazdów. Czemu nie mogłeś po prostu do tyłu usiąść, no? No ja dobrze, z przodu, no. Ja mam chorobę lokomotywy, nie mogę siedzieć z tyłu. Dobrze, to robimy tak, że wysiadamy razem ze śmigłowca i w sumie to nie ma różnicy, bo to lądowisko i tak jest małe. I tak mamy dużo losowych, że wiesz, znalezienie pojazdu zajmie nam sporo czasu i tam się wszystko ewentualnie wyrówna, także spokojnie, możemy sobie bez śmigłowca nawet wystartować z czubka Maze Banku. Dobrze, czekaj, tylko przyląduję. Landuj. Pyk. No i dobrze. Ja myślę, że możemy spokojnie wysiąść. Możesz wejść na śmigło, ale za chwilę. Wiesz, popatrz tutaj, jak się to przestanie kręcić, to możesz na to wejść. Mhm. Aha. Spróbuję. Tak. Już raz tego spróbowałem. Raczej drugi raz nie będę próbował takich rzeczy. To co, Paweł? Startujemy? Co odlicza? Co ty zrobiłeś? Co? Jestem na śmigle. Ty odliczasz, czy ja? Dobrze, to może ja będę odliczał, albo... Albo na zmianę możemy odliczyć, jak chcesz. Nie, odliczaj. Dobrze. Ja już jestem gotowy. Już obmyślam plan. 3, 2, 1, będzie akcja, tak? No. Uwaga. 3, 2, 1, go! Zginąłeś? Nie, masakra. Dobra. Ja muszę bez spadochroni tam dolecę. No gdzie się ryje? Gdzie jest jakiś pojazd dobry w miarę? Kurde. Cholera. Stop! Połeła, no. Mają tu jakąś dobrą furę. Na piechoty chyba, wiesz? O, biorę tego masynkara. Nie, się włączy teraz, no bez jaj. Co ty tak daleko poleciałeś, cheaterze? No bo musiałem szukać auto, nie? Mhm. Swoje wziąłeś. Nie wziąłem swojego. Mieliśmy nie brać swojego, ej, ale oszukuję. Nie jest moje, to nie jest moje auto.
To nie jest moje auto. Tam mój opresor stoi jeszcze przecież, możesz sobie zobaczyć. Ja ci powiem, gdzie on dobrze, jest. Dobrze, dobrze. Idź sobie zobacz, no już. Tam jest auto. Znaczy ten opresor. Dobrze, no. Już, no jest w porządku, żartuję sobie. Nie krzyż na mnie, dlaczego tam nie krzyczy znowu? Zamknę się w sobie i ten. Zobaczysz. No gdzie pociąg teraz jedzie? No. Ziom, szlaban pociąg? Mi zamknęli. Cholera, właśnie, pociąg, zapomniałem o pociągu. Masz pociąg, mówisz? Dobrze. Nie, nie, bo tu jest most z turami, który jest bliżej. Osiad. O nie, ty oszukisto! Jest, ale oszukista jest normalnie, znowu. Całkowicie zapomniałem o pociągu. Ale i tak chyba będziesz pierwszy. Go, go, oj. Dobrze, dobrze, trzymaj drogę. I tak, i bierzemy śmigłowiec. I śmigłowcem lecimy do nad jezioro. Tak, to był mój plan, czeka, więc bo powinienem... Ja się skupiam teraz tutaj. Przepraszam na chwilę, bo... ja już wiem, jak to zrobić, żeby było lepiej. O. Chyba wpadłeś na ten sam pomysł, co ja. Założę się. Że mi auto przygniotło, ale... Płyń, koteczku! Ej, bez jaj, tu nie ma wejścia. Jest, jest, jest. Nie, dobrze, coś tu znalazłem. Dobra, może będzie. Jest, wszystko jest. I co ty tu robisz? Jak to tak szybko się podoba? Mam swoje triki. Jaki ten, pewnie ten śmigłowiec wziął, wrócił i śmigłowiec... Jaki śmigłowiec? Ja nie wiem, patenty, nie wiem, kupię. Gdzie ty, Paweł, kupujesz? A tutaj ten, to działa? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem. O, działa. Co? Jaki koleś! Ja nie wiedziałem, że to działa. Masz drabinka działająca. O kurde, to teraz płot jest. No to trzeba znaleźć wejście. Zamknięty! Ale nie można wysadzać. Nie. Tam lepiej nie biegnij, bo ta siatka jest niezniszczalna. Kurde, no ta siatka jest niezniszczalna tam do końca, muszę w drugą stronę biec. O, ja o nie. Goni mnie. Wracaj tutaj, mały ty koty ty. Chodź, kurde, miałem masukę przebrać. A ja mam czapkę, nie głasz mnie, nie będę nic czuł, czuła. Nie będę nic czuł, czuła. Czuł, czuła, chodź tutaj. Chodź, pogłaszczę. No ciekawe, ciekawe, chyba... jaki śmigłowiec mi się trafi. Bo przecież ja będę pierwszy wybierał sobie. Aha, wybierał sobie jakiś szybszy. Oszukisto jeden. Ale wiesz, mi tak korci, żeby bombkę ci zostawić. Nie, jak zawsze mnie jakiś tam goni. Ktoś mnie zawsze goni, to ja te bombki normalnie zawsze zostawiam. Oszukanie, normalnie. Jest tylko jeden śmigłowiec jak na razie. Dobra, pojawił się drugi. Pojawił się drugi. Nie kargo, Bob, no ziom. Bez jaj. Co za lipa. Bez jaj. Kto pierwszy ten... Spaduwa! Nie ma. Nie ma, kurde. O, żeż ty niedobry, ty normalnie kulponie, ty. Ja ci pokażę. Pan Ej, Cargo Bob. Cargo Bob też jest szybki. Tak, mam dwa śmigła, no. To no. Co dwa śmigła? Tylko nie bierz żadnego... Żadnego czołga ze sobą nie bierz, to będzie lepiej. Dobra, teraz kolejne zadanie, czyli znalezienie łódki na jeziorze. To tak, nie jest też takie proste. Znalazł ten. Obyś nie znalazł, o. Tak ci powiem. Dobra, ale mi powiedziałaś, kurde. Tak, ale ci powiedziałem. Aż ci kapcie spadły pewnie. No już kurczę. Ej, wiesz co, moglibyśmy w ogóle zaczynać to na pasywie. Wtedy by było jasne, żebyśmy nic nie wysadzali w ogóle. A, widzisz. Wtedy by były takie... No ale możemy się tak umówić, widzowie znaczy, nie, widzą. Ja ci ufam, nie? Widzowie mam tutaj są policjantami na straży i wiesz. I oni tutaj widzą, że jak ktoś sobie będzie oszukiwał, tak to będzie wiadomo. To od razu kurde. Butem, tak. Kurde. Ja tam biegnę. No. Biegnę. No weź, nie, no ładnie lecisz, ładnie lecisz. No. Gdzieś tam jesteś niedaleko. No za 5 minut tam będę, nie? O rany, co to za śmigłowiec mi dał, no.
Gdzie ty jesteś? Gdzie ty w ogóle lecisz? W którą stronę? Anihilator jest bardzo powolny. Anihilator? Czy kaczka? Znaczy, anihilator jest bardzo szybki, chciałem powiedzieć, ten co wziąłeś. No, 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 jest dosyć szybki. Ale ty też tam dolecisz w miarę. No. A ty jeszcze też lecisz? No ja jeszcze lecę. Te śmigłowce są wszystkie w miarę takie same, tylko... Ja czułem, mi się kurs zmienił. No właśnie, ja tak patrzę, w którą stronę ty w ogóle lecisz? Jego, zagadałeś mnie. No, no, na nie pewno. Wziąłem, nie wziąłem poprawki, pojechałem nad ocean. O rany, no ziom, no mam dwa śmigła, jestem wolniejszy. Kurde. Co to ma być? Dobrze, jeszcze tylko znaleźć motorówkę jakąś, bo to też nie jest takie łatwe zadanie. O, dobrze, mam cargo boba, mogę cię chwycić, fajnie. Jak weźmie motorówkę, to cię wezmę ten na hak. No, no, no. A ja chyba mam. No to będzie legalne, co nie? Powiedz. Nie bardzo, nie bardzo, bo teraz gramy to, wyścig. Nie, jaki wyścig? Nie, nie, nie. No, triathlon. Nie ma wyścigu, zaraz się na hak wezmę i tyle. Jaki hak? Ty, a właśnie, będzie trzeba spróbować kiedyś, czy da się wziąć śmigłowiec inny na hak tego karku. Nie, nie da się, kiedyś próbowałem. Kurde. Jest lipa, niestety. Zepsułeś mi dzieciństwo, myślałem, że będę mógł to sprawdzić. No na razie nie mam. Na razie nie mam. Gdzie ty jesteś? Co ty tam kombinujesz? Nie podoba mi się to. Nie, tak sobie śpiewam tylko. Tak, żeby cię rozwieszyć. Gdzie ty jesteś? O, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Jest molo. Tylko żeby nie żaglowiec. Pojawia się coś, tylko nie żaglowiec. Czemu nie żaglowiec? Żaglowca nie lubisz? O kurde. Bo żaglowcem to nie przypomnę. O, shit! Tam jest, tam się zawsze łódki masz coś? Nie, żaglowiec masz! Dobra, ja spadam stąd. Tylko nie muszę żaglowca, będziesz tam płynął. Cicho, oh, będę pierwszy! Będę może być pierwszy! To nic. Kurde, nie ma, jeszcze nie mam łódki. Ja wziąłem się. Muszę sobie coś... No nie ma tu! Mój plan... Mój plan chyba zawodzi. Dobra, spokojnie. Ale czego można wymieniać łódki, czy nie można? Można, nie? Chyba. Nie było tego w planie. No, załóżmy, że można. No kurde, jak on już daleko popłynął. Ja pierdzielę! A ja nie mam łódki. Dawaj, dawaj, płyń. Dobra, polecę do twojego molo, zobacz, czy coś tam będzie. Okradnę je znowu. Czekaj, ale tutaj gdzieś jeszcze pojawiały się te motorówki. Aj, tam motorówki, tam motorówkę możesz mieć w domu. Kurde, Paweł. Ale lipa, normalnie, tam jest niski most strasznie teraz. No. Mam nadzieję, że te żagle to są tylko tekstury. Dobra, Paweł, jak coś to możesz zmienić, bo rzeczywiście wziąłeś sobie taką motorówkę. Po drodze, nie? Bo to też dużo czasu no, tam zajmie. No, po drodze może coś się trafi jakieś ten. Jak nie, to będę płynął w puław i tyle. Dobrze, dobrze. Ja nie dam rady? No proszę was. Będziesz płynął w puław? Chyba cię zabiorę ze sobą. Dobra, czekaj, ja tu zostawię ci tę niespodziankę w takim będzie razie, bo tutaj jednak się nie da przepłynąć tym. A nie ma innej... No nie! Ja już mam motorówkę. Możesz ty. Masz już? Tak, i bardzo szybką. No ty, dobra, to ja proponuję wydłużyć wyścig, żebyśmy się jeszcze ścigali jakimś samochodem na szczyt... Chodź tutaj. Co ty robisz? Nie! O ku... O-o. Nie, nie, skończ, poczekaj! Nie! Chodź tutaj! Wracaj ty, miś! Nie, o, ty gru... o, ty nie, gruba, o kurde! Tutaj. Ej, no co za gruba, nawet nie umie biec normalnie. O, nie. Dobra, Paweł, słuchaj, ty jedź samochodem. W takim razie, weź znajdź sobie samochód, bo ty nigdy tutaj motorówki nie znajdziesz, no. Wziąłeś sobie żaglówkę. Ale skąd mam wziąć auto nawet? Ziom, to nie wiem, nie. Szukaj, no lepiej auto niż pław nie, chyba, jest, co? Nie, tu są auta, jest autostradą, muszę wrócić.
Znajdź sobie auto. Jedź autem i ścigamy się do mostu. No to wymyśli taki potem... I potem od mostu ścigamy się do... Ale kurde, ty już będziesz miał samochód. To niesprawiedliwe. To na moście trzeba możemy... zmienić najwyżej. Nie, to na moście jak ten. Jak dojedziesz do mostu, to wskoczysz samochodem do wody i wtedy będziemy na równo. No, i wtedy ścigamy się na jak to się nazywa ta góra największa? Na Chillat. Na Chillat. Ja dzwonię do Lestera, niestety, bo mnie ten auto ścigają. Dobra. Na Chillat i z Chillatu skaczemy base jump. Ale czekaj, jakieś pojazdy na Chillat, tak? Tak, tak, samochodem. Dobrze. Trzeba jakąś terenówkę skołować. Mi na razie idzie dobrze. Co nie, widocznie to tylko na tym jednym molo się spawnują motorówki. No tak, nieciekawie. No, tak. Chyba tak. Tragedia po prostu, normalnie tragedia. Ty nie mów, że polnymi! Polnymi jedziesz? A jakim mam jechać? Z tym miałem... No dobra, no. Ale którym miałem jechać? Asfaltem byłoby ci chyba szybciej. Sporo. No nie mogę ten oszukiwać aż tak bardzo. I tak mnie nie dogonisz, ja mam motorówkę i płynę w linii prostej praktycznie. Chyba, że ty wziąłeś sobie jakiś tam, nie wiem, super ekstra pojazd. Nie, właśnie to jest jakaś terenówka powolna. No innych nie ma, no ziom, to jest taka mieścina, ci powiem. Tak. Mieścina, dolina. Tutaj nie ma innych. Tam nic nie ma. Na skróty pojechał. Gdzie się dobrze, patrzysz, uwaga. Co jest, no? Co ty tak na skróty jedziesz? Zaraz się rozwalisz, będzie... Tyle z tego będzie. Nic nie będzie. Ja się nie rozwalam. O kurde, drzewo. Dobra. Skąd te drzewa się biorą? Ja pierdzielę. Dobra, jest most. Teraz wyskakuję z motorówki, nie cumując nią do brzegu, tak żeby było, wiesz, porówno. Ty też tam do wody wieć i wyskocz z samochodu. I idę gdzieś. Ja nie wiem. O, właśnie tak. I teraz będziemy w miarę wyrównani. Tylko jak tutaj najszybciej. O kurde, stary, tutaj trzeba biec troszeczkę do tego. Do drogi. To już dowolność, kto tam co wybierze, w którą stronę. O, dotknąłem wody! Wybiegaj, no! Hej! To za klucha. Dawaj. O kurde, jakie tu błoto jest! Ej, to jest. Co? Ziom, to jest jakieś błoto, co tu ma być? Dobra, no. Już. O, rany. O, mam nadzieję, że dobrą stronę biegnę. Ja pobiegnę w drugą, nie? No, dobra. Co? Wydaje mi się krótsze. O, shit. Ale nie wiem, czy tam wejdziesz na górę. Orzesz ty normalnie. Tak mi źle życzysz? O, ty nie no. Ja cały czas z kosą biegam, więc biegam szybciej niż ty. Pamiętaj, no. To jest tak w CS-ie. Jak masz kosę, biegniesz szybciej. Nabierasz po prostu prędkości, wiesz? Aerodynamika. Trzeba znaleźć jakąś fajną furę. Aurodynamiki? Furę aurodynamika. Jakąś dobrą furę, ale tu się biegnie pod górkę. Ja pierdzielę! Skoczysz tu, ziomek? O, dał radę! Co by tu wziąć? Landstraker, wydaje mi się. Kurde, ja tu tak biegam i szukam, ale... Stój! Laker. Policja mnie goni! Coś tam wybucha, słyszę. Nie. Jadę już. Na Chillat. Co mamy zrobić teraz? Na Chillat na górę i skoczyć base jump na dół. Kto pierwszy na dole, ten lepszy. A dobra, czekaj, że ja chyba dobrze jadę. Ja zadzwonię do Chestera też sobie, bo... Dobrze, zadzwonię do Chestera. Chester, dobre pomysły ma. Ty. W sumie się zastanawiam, którą stroną będzie najlepiej, ale tutaj dowolność, każdy może jechać. Znaczy, ja proponuję od tej strony wyskoczyć, gdzie jest ten domek taki, wiesz, bo tam jest fajna opsalnia. Tak, ale nie, chodzi mi o wjazd na górę. A, ty jedziesz już a, tutaj. To niedowolne, no to, wiesz. A no, to dowolne, jak, no. Jak mówisz, no to tak słabo, nie? Ej, no kurde, czemu znowu zaczęli mnie gonić? Przecież dopiero co Lestera zadzwoniłem. Bardzo dobrze. Niech cię ścigają. Paweł, wiesz, że to nie jest Chillat.
tam, gdzie ty wjeżdżasz. Czekaj, nie, to jest chillout. Czekaj, gdzie ty jest? Chwila. Kurde, czekaj, stop! To nie jest chillout, o kurde! Ona jest tam wyżej. Ona jest za tą górą. Za tą, jeszcze za następną. O cię, panie! Ja patrzę ten szczyt. O, dobra, pewnie tutaj, nie? Spokojnie, no to jest calculated. O kurde, faktycznie. Tak, 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 na pewno. Ja muszę pożegnać naszą policję. Tam jest zamknięte. No? Ja to przeskoczę. Ja przeskoczę tą rzekę. Szlak. O nie. Dobra. Wszystko jest calculated. Kalkulatoret. No. Przestań mi gonić, kurde. To policja goni, do Lestera zadzwoniłem. I przestali mi gonić i znowu zaczęli. To przez ciebie, twoje lagi. Jakie lagi? Sam masz lagi. Słagi. Nie, o kurde, ale zrobimy lipę teraz. Ale teraz lipa, oj. Nie, ale słuchajcie, tam może być jeszcze inne auto. Oj ty grubasie, no jedź! Nie ma auta? Ja pojadę sobie taką bezpieczną drogą na górę, bo nie wiem, czy tym pojazdem to dam radę. Dobra, troszeczkę zmaściłem. Ale to było przewidziane. Na szczęście. Teraz chyba dam radę. Na samym szczycie teraz... Mozilla na ciebie czeka mina, na szczęście, także. Jaka mina? Nie przejmuj się. Jeć! Cholera! Policja cholerna, no. Już miałem fajny samochód, żeby tam wjechać pionowo pod górę. Co? Ale jeszcze stoi. Otóż ty oszukisto jeden. Pionowo pod górę, no. Już chciałeś pchać się? Tak. To niedobre. Myślę, że ten raz sobie radę. No ale czemu policja mnie, to jest niesprawiedliwe. Ty nasłałeś ich na mnie. Nic nie naslałem. Naslałeś ich na mnie, nasrałeś ich. Nic naslałem ci. Nieprawda. To jest oszukaństwo. Kurde, ten pojazd co wziąłem nie jest taki szybki jak myślałem. Chyba pod górkę nie jest za dobrze podjeżdża. Ja pierdziel, nie wierzę w to. Jakie szczyty! Dobra, przepraszam. Ej, no bez je, zaraz utknę tutaj tym autem. Muszę wziąć coś innego. Jestem dopiero na początku, a dopiero co zjechałem z autostrady, już mi się kołuje. Chyba wrócę do Landstrikera. Innego wyjścia tu nie widzę. To był jedyny pojazd, który tutaj ogarniał. No i co, pociąg teraz tu jedzie? No bez jaj! No i znowu dwie gwiazdki mnie gonią, czaisz? To ja nie wiem, ten pojazd jest jakiś... Aha, Simon go szuka. No tak. Nie, no co ty gadasz? Wziąłem auto z napędem naprzód? Fajnie! Dobrze, ja nie już... podjedzie nawet pod małą górkę! O kurde, muszę wrócić po jakieś inne auto. Jadę na miasto. O! Jest! Znalazłem. Co masz? Cicho, zaraz będę miał auto takie, że wjadę. No na pewno. A, grubas ucieka! O, jak to wysoko jest! Jak my tam wjedziemy? Ja tu mam taki pojazd, że teraz wjadę. Czekaj, ja znajdę drogę lepiej, bo tutaj się tym mi nie wiedzie pojazdami. No to musi wjechać, to już musi wjechać, on no. Pamiętaj, na szczycie base jump. Wypad, typie. O, shit. Dawaj. Nie, bo tutaj była gdzieś droga. O kurde, ono mnie strzela! Kto? No gościu ma pistolet. Jak kraje wszystkie boty w GTA, no co ty? O rany. O shit. Nie spodziewałem się tego. Dobra, to dobra. Jest strasznie... Nie, no chyba tym podjadzie, nie? O man, ile to będzie trwało? Muszę dojechać tam do drogi. Ja dojadę do drogi, nie, ja się tutaj nie pcham bezpośrednio pod górkę. Jak chcesz, to próbuj. Ewentualnie użyj kolejki linowej. A tutaj chyba co? W online to nie działa. Kolejka liniowa. No. No ale jedź. No o kurde, no bez jej tym też nie podjedziesz. Ups. Pociąg jedzie, przechyl się. Dobrze. Dobra, na granicy.
Nie, to musi podjechać. Ja już... to jest taka bestia teraz wziąłem, że to musi podjechać przecież, to tak nie może być. Ja już jestem na dobrej drodze, bezpiecznej. Ale bez jaj, no takie coś nie podjeżdża. Kurde, dobra, trudno się mówi. Aaaa! Muszę gdzieś okrążyć na górę. Proszę się ze mnie nie śmiać, ja wiem, że się śmiejecie już tam. Ja się znam na tym, ja wiem, jak się takie rzeczy robi. Nieraz się wjeżdżało na szczyt. To, że jeszcze nie wjechałem, to nie znaczy, że jestem gorszy. Przecież nikt nie mówi, że jesteś gorszy. Czemu tak mówisz? Przecież jeszcze nikt nie wie, kto może wygrać, Lucek pewnie. Nie, już wszyscy widzą. Wszyscy już widzą chyba. Jak patrzą no, bo na tutaj... mnie, to mówię, o, to amen w pacierzu. Może się zaraz znajdę. Spotkamy. Może poczekaj tam na dole, się spotkamy zaraz, jak ze spadochroną będę tam lądało. Cicho, ja tu mam taki sprzęt, że ja teraz tam będę, w którym miga. Tylko tak, muszę tak. Jakiś mniejszy ten, podjazd wziąć. Najlepiej ten, płaski. No. O. Okej. Okay. Oho, zatrzymał się. Dobra, jedź, ale mocy mu brakuje. A niby takie dobre są, nie? Te pojazdy, te samochody. A czym ty tam jedziesz? Cicho tam, nie krzycz. Ja też mógł mnie krzyczeć. Dobrze, spokojnie, okay. To jest wyścig. Pamiętajcie, że to jest wyścig. Uwaga. Szpadochrun. Co, ty już skaczesz? No. O kurde. Już jestem na szczycie. To tam skacz w moim Adios. Adios, amigos. Wiemy, ja już tam jadę do ciebie. Mogę sobie powoli tutaj. Możesz mnie popchać, jak tutaj będziesz? Ja nie pcham kolegów. O nie, zero wsparcia. Jeszcze sobie zdążę przelecieć nad tobą. I jeszcze sobie... A właśnie, gdzie mamy lądować? Na ziemi. Obok przeciwnika. No to... Ej, nie. Nie ustaliliśmy tego właśnie, bo to było w trakcie. Ja proponuję do tartaku. Będzie chyba najlepiej. Nie no, spokojnie masz do mnie ten, nie ma problemu. Ja jestem przy, tartaku i tak prawie. Tak. Mhm. A nie, w sumie nie, kawałek dalej, obok. Co ty jest? Wiesz, że to był pojazd, który ja też wybrałem na początku, siema? Tak? Ale on w ogóle nie chce podjeżdżać po małą górkę, no. No właśnie, nie wiem czemu, on jest do niczego. Naprawdę, ale traktor powinien bez problemu moim zdaniem wjechać, on ma dużo moc. Oczywiście, że tak. Tak na logikę, no traktor ma dużo moc, więc nawet taki teraz pod górkę podjeżdżał, powinien podjechać bez problemu, jak on orze ziemię, no jak on może orać ziemię, jak nie ma siły, żeby podjechać po mały zniesienie. Spokojnie powinien tutaj rozpieprzyć system. Nie, ja jeszcze się muszę poddać już. Ale zwycięstwo smakuje fantastycznie. Tym nie da rady. No ja wziąłem traktor, więc u mnie to gnojem smakuje, więc wiesz, no. Wygrałem! Ja zjeżdżam na dół w takim razie. Dobra, ale tym razem ja... Nawet na tej dróżce takiej nie ma problemy. Tym razem ja ustalałem zasady. I właśnie wygrałem, powinniśmy robić tak, ale to od następnego razu zrobimy, że ten kto wygrywa, ten kto wygrał może zabić tego co przegrał. Nie, to jest głupi pomysł. Głupi pomysł? No dobra. Tak, straszny pomysł. Myślę, że ten kto wygra może zabić ludzka. Aha, dobra. Co? Dobra, już jadę. Jadę! O, jak ty to zrobiłeś? Normalnie. Gonimy go, shit. Najszybszy traktor na świecie. Także tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Na razie, cześć.